Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest wieczorny program Telewizji Republika, rozmowa w punkt. Dzisiaj szczególny gość, ksiądz profesor Dariusz Oko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, widzom Telewizji Republika znany znakomicie. Szczęść Boże, księże profesorze. Daj Boże, witam pana, witam państwa. No, niestety powód do naszej rozmowy jest smutny. Zmarła pani doktor Wanda Pułtawska, wielka postać, dama Orderu Orła Białego. Zobaczmy może najpierw przesłanie pani doktor. Mamy taką wypowiedź. Zobaczmy, bo ważne słowa. Człowiek dzisiaj nie wie, że mądrość to nie jest to, co ty możesz kupić, bo mądrość to jest zdolność wyboru, a świat jest stworzony olbrzymi i piękny. I nie jesteś stworzony dla pustyni, tylko dla ludzi. I tylu tych ludzi przejdzie przez twoje życie, nie wiesz ilu, ale musisz wiedzieć jedną podstawową. Nie ma takiego drugiego człowieka jak ty. To jest dogmat wiary katolickiej. Nie ma takiego jak ty. I tę prawdę powinien potwierdzić każdy dojrzały, rozumny człowiek. Ale skąd weźmie się ten mądry, dojrzały człowiek? Nauczał filozof Karol Wojtyła, ty sam dla siebie masz być terenem działania. I to, co ty zrobisz, będzie tobą. Ty sam piszesz swój życiorys. I nikt nie może wiedzieć, co ty masz w swojej pamięci i w swojej duszy. Teraz mnie zaskoczyło to, że młodzi ludzie nic nie chcą. Chcą jednej rzeczy, chcą mieć coś w banku i to jest żałosne. Naprawdę musisz wiedzieć, że nie jesteś byle kim. I powiem wam, jak wszystko, co on napisał i powiedział, będzie w waszym programie życia, będziecie szczęśliwi. Ale jak tego nie poznacie, zmarnujecie życie. To była wypowiedź z okazji przyznania pani profesor tytułu Człowieka Roku 30-lecia Gazety Polskiej. Jesteśmy dumni, że pani profesor przyjęła od nas tę nagrodę. No właśnie, księże profesorze, wielka postać, wielki życiorys, przyjaciółka Jana Pawła II, wielka obrończyni życia i rodziny. Nawet dzisiaj, w dniu śmierci, a już nie chcę mówić, co tam piszą, ale ta jej niezłomna postawa no, bardzo zawadzała. Tak, ponieważ to była osoba święta. Dlatego myślę, że to nie jest taki smutny dzień, to raczej jest dzień radosny ze względu na nią samą. To jest dzień narodzin do nieba. Myślę, że podobnie jak przy śmierci papieża Jana Pawła II mówiono santo subito, to teraz trzeba mówić santa subito. Właściwie z tych osób, które znałem osobiście, no to obok Jana Pawła II, to jest osoba najbardziej święta. To jest osoba, która zasługuje, myślę, na beatyfikację. To jest kobieta heroiczna. I to może no, jest smutne ze względu na nas, że już nie będzie jej pośród nas, ale no, żyła 102 lata. To jest naturalne, że odchodzimy do wieczności, ale no, poza Janem Pawłem II
Nie znam nikogo, który byłby tak, wydaje się, z tego co wiemy, pewny zbawienia jak ona. No, myślę, dzisiaj to jest dzień narodzin dla nieba wielkiej świętej. Zresztą no, na to wskazuje całe jej życie, jej heroiczna postawa w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, gdzie ponad 4 lata była potwornie traktowana, jak również jako królik doświadczalny, robiono na niej potworne pseudoeksperymenty medyczne. A ona to wszystko wspaniale zniosła i właściwie wszędzie już była przywódczynią grupy kobiet, grupy dziewcząt. To jeszcze jako 15-letnia dziewczyna, zanim ją aresztowano jako harcerka w Lublinie, już odznaczała się wielkimi talentami przywódczymi. Ale właśnie kiedy ocalała, chociaż już była wyrzucona do trupiarni, tak w złym stanie była, jednak przeżyła w obozie koncentracyjnym, to po wojnie właściwie pytała się, jak jest możliwe takie bestialstwo. Jak Niemcy doszli do takiego bestialstwa, zresztą bezkarnego, bo jeden lekarze, którzy robili takie pseudoeksperymenty na niej, nie poniesie żadnej kary, żadnej odpowiedzialności w Niemczech. Jeden nawet został szefem niemieckiego Czerwonego Krzyża. Ona no, nie mogła sobie z tym poradzić, jak może być tak wielkie zło w człowieku. Poza tym no, męczyły ją wspomnienia, ciągle powracało do niej to, co przeżyła w obozie. Nie mogła spać, szukała odpowiedzi na te pytania. No i wtedy na szczęście spotkała młodego księdza Wojtyłę, który jej pomógł znaleźć znowu porządek w życiu, w rozumieniu człowieka. Tak narodziła się wielka przyjaźń świętych, która na przykład zaowocowała cudownym uzdrowieniem Wandy Pułtawskiej. Kiedy już jako matka czwórki dzieci zachorowała na raka i na początku lat 60. właściwie lekarze mówili, że nie ma dla niej ratunku, że no, nie można jej pomóc, no to wtedy Karol Wojtyła, który uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego, był w Rzymie, napisał list do świętego ojca Pio, którego znał wcześniej już z krótkiego spotkania i który miał mu przepowiedzieć, że zostanie papieżem. I przedstawił mu sytuację Wandy Pułtawskiej. Napisał, że jest matką czwórki dzieci i grozi jej śmierć z powodu raka. No, ojciec Pio otrzymywał tysiące listów, tysiące próśb, ale właśnie podobno na ten list zwrócił uwagę, że to trzeba przeczytać i tym się trzeba szczególnie zająć. I pomodlił się w intencji Wandy Pułtawskiej i nastąpił cud. Ona wyzdrowiała, coś nieoczekiwanego. Nie tylko wyzdrowiała, ale no przecież widzimy, przeżyła 4 lata gehenny w obozie koncentracyjnym, gdzie już właściwie została uznana za martwą. Ponosiła trudy macierzyństwa czwórki dzieci, była niezwykle aktywna, pracowita, pomagała ludziom jako psychiatra, ale też jako specjalista od rodziny. Działała jako psychiatra, ale też jako organizatorka duszpasterstwa rodzin w Krakowie, no tytan pracy, a żyła 102 lata. Ale można powiedzieć takie zdarzenie między świętymi, można powiedzieć tak, że jeden święty prosi drugiego świętego, żeby uzdrowił trzecią świętą. A on mówi, dobrze, czemu nie, zrobi się. No, takie zdarzenie między świętym Janem Pawłem, świętym ojcem Pio i myślę świętą Wandą Pułtawską. To jest wielka święta, wielka heroiczna kobieta, wspaniały wzór dla nas. Ja myślę też w takich ciężkich czasach, kiedy widzimy, co się dzieje w Polsce, kiedy w Polsce, czyli w Kościele wiele rzeczy dzieje się źle, bardzo źle, to no myślę, ta osoba może nam bardzo pomóc. Przecież ona przeżyła o wiele gorsze rzeczy. Ona no, przeżyła nie tylko komunizm w Polsce, ale przeżyła 4 lata w obozie koncentracyjnym, gdzie trafiła jako młoda dziewczyna, harcerka i no, zachowywała się zawsze heroicznie. Tam opisywała, księże profesorze, jak widziała podobno, jak ci oprawcy niemieccy do pieca wrzucali małe dzieci świeżo, dopiero co urodzone. Ta z jednej strony zauważyła to bestialstwo, no, ale z drugiej strony potem bezkompromisowo broniła życia, każdego życia, w tym również życia dzieci nienarodzonych.
No właśnie, ona, która doświadczyła otchłani zła, doświadczyła, jak człowiek może być straszny dla innych, właśnie jak Niemcy w obozie koncentracyjnym, tym bardziej widziała, jak trzeba przeciwdziałać, jak trzeba szerzyć dobro. Doświadczyła, co się staje z człowiekiem, który staje się wrogiem Boga, który właściwie staje się narzędziem szatana, który nie czuwa nad sobą. I dlatego tym bardziej rozumiała, jak ważny jest osobowy rozwój człowieka, jak ważna jest wiara, związek z Bogiem. No i tutaj cudownie się spotykali, rozumieli z Karolem Wojtyłą. Ona właściwie pośród kobiet była jego najbliższą współpracownicą. To właśnie siostrzyczka, to mówił o niej Ojciec Święty. Siostrzyczka mówił o zmarłej pani profesor Ojciec Święty. No właśnie, to tak nieraz było w Kościele, że ludzie największego formatu, najwięksi święci, bardzo sobie pomagali, wspierali się w działaniu. No, mężczyzna i kobieta cudownie uzupełniają się w planie Bożym, nie tylko w małżeństwie i w rodzinie, ale też w Kościele. No, często, prawie z reguły tak było, że jak był jakiś założyciel albo założycielka zakonu, no to występował też występowała osoba drugiej płci, która zakładała gałąź męską albo żeńską zakonu. Tak ze sobą współpracowali. I no, to jest osoba, która no, szczególnie wiele wiedziała o świętym Janie Pawle II. No, taka para świętych. Dlatego no, myślę, dzisiaj możemy mówić santa subito. Wanda Pułtawska, jestem przekonany, no, szczególnie zasługuje na beatyfikację. No, poza Janem Pawłem nie znałem nikogo, kto by na to tak jasny sposób zasługiwał. Zmarła, też jestem przekonany, że przyszła święta, czy w przyszłości ogłoszona, bo święta jest albo nie jest, a dopiero Kościół to ewentualnie ogłosi. No, wielce zajmowała się również rodziną. To w rodzinie rodzą się dzieci, rodzina, dzieci bez rodziny, pozbawione rodziny. No, nie mogą być szczęśliwe, a rodzina jest w dzisiejszym świecie atakowana ze wszystkich stron. No oczywiście i wrogowie Boga, wrogowie Polski, wrogowie rodziny, no tak jak nienawidzili Jana Pawła, też nienawidzili świętej Wandy Pułtawskiej, ale jak ona głęboko diagnozowała, jak świetnie rozumiała, co się dzieje z człowiekiem, ze społeczeństwem, co jest ważne, no teraz niestety no, potwierdza nasza sytuacja, kiedy właściwie w Polsce już właściwie zbliżamy się do wskaźnika demograficznego jednego dziecka na kobietę. To właściwie już oznacza, że co pokolenie jest nas o połowę mniej, ale tak jest właściwie we wszystkich krajach bogatszych czy bogatych, 55 krajach najbogatszych w świecie, no poza Izraelem, bo tam mają ponad trójkę dzieci na kobietę, no ale też dlatego, że są śmiertelnie zagrożeni, że wiedzą, że bez tego zginą. Są tak bardzo otoczeni śmiertelnymi wrogami. Ale no niestety te diagnozy świętej Wandy Pułtawskiej i Jana Pawła II potwierdzają się. Jeżeli odchodzimy od Boga, odchodzimy od wartości osobowych, najwyższych wartości, bo najważniejszy jest Bóg i człowiek, no to łatwo popadamy w czysty materializm. To wtedy no, widzimy, że tak jak to jest dzisiaj no, w wielu krajach, także w Polsce, że ludzie są nastawieni na życie hedonistyczne, na przyjemności. Zatracamy gdzieś tę zdolność wyboru, o której mówiła świętej pamięci Wanda Pułtawska tak, przed chwilą. No, najbardziej elementarną zdolność do posiadania dzieci. Jedno dziecko na kobietę, no to jest tragedia. To jest nas całe pokolenie o połowę mniej. No, ludzie młodzi często ani nie chcą zawierać małżeństw, ani mieć dzieci, ani pójść do zakonu, ani do seminarium, ani do wojska. Mówią, że jak będzie wojna, to uciekną. No, niestety zastraszająco wielu jest takich, no ale to się zaczyna z upadkiem moralnym, duchowym. Jeżeli nie żyje się dla Boga, dla ludzi, dla najwyższych wartości, no to żyje się dla antywartości. Nawet w tak straszny sposób, jak Niemcy, którzy byli strażnikami obozów koncentracyjnych. Ona to straszne zło przeżyła, doświadczyła, ale myślę, dla nas jest takim wspaniałym znakiem, pochodnią, podobnie jak święty Jan Paweł II, jak należy żyć.
jej doświadczenia pokazują, co się dzieje z ludźmi, ze społeczeństwami, kiedy odchodzą od Boga, od wartości. Ale myślę, też daje nam wielką nadzieję, bo przecież my teraz przeżywamy i zapewne będziemy przeżywać coraz trudniejsze sytuacje i w Polsce, i w Europie, i w świecie, i w Kościele. Ale przecież ona przeżyła o wiele trudniejsze sytuacje. Przeżyła okupację Polski hitlerowską, niemiecką, potem okupację rosyjską, sowiecką. Była ponad 4 lata w piekle na ziemi, w obozie koncentracyjnym, w Ravensbrück i innych obozach. A jednak wyszła z tego jakby niepokalana, wyszła święta. Na przykład jak czyta się jej książkę o obozie, tam wspomina, jakim szokiem był dla niej zawód, którego doświadczyła wobec jednej z nauczycielek, ponieważ ona była w szkole zakonnej, średniej szkole, liceum i tam miała wspaniałe nauczycielki, siostry zakonne, z którymi się przyjaźniła. Ale co ją szczególnie poruszyło, co było takim tragicznym przeżyciem w obozie, mianowicie no, kiedyś została na pryczy z powodu choroby i miała tam zadanie, żeby równo podzielić porcję chleba czy ziemniaków między koleżanki, bo miała jakąś taką ekstra porcję. I zrobiła to bardzo precyzyjnie, dokładnie. No i czekała na swoje koleżanki, kiedy przyjdą, żeby tymi odrobinami się podzielić. No i wtedy zauważyła, że starsza osoba, nauczycielka, którą ceniła, po kryjomu weszła do baraku i no i część tego jedzenia wzięła dla siebie, ukradła. No to było dla niej, ten zawód na człowieku, że również bliski człowiek może zawieść, był dla niej czymś strasznym. Albo inne doświadczenie, kiedy była już w areszcie w Lublinie aresztowana, tam przez okno widziała więźniów, którzy spacerowali po dziedzińcu więzienia. I tam był też oficer Armii Krajowej, którego szanowała, który był jej przełożonym. No ale ci więźniowie nieraz mieli głód papierosowy, nikotynowy, bo nie mieli papierosów. Niemcy o tym wiedzieli i tak ich upokarzali, że jeden ze strażników nie dopalił swojego papierosa i rzucił sobie pod nogi. No i niestety wtedy ci więźniowie, ci mężczyźni, którzy z jednej strony byli gotowi oddać życie, z drugiej strony no, rzucili się pod nogi tego SS-mana i zaczęli no, walczyć o ten niedopałek. I, no i to wspomina to doświadczenie z nauczycielką czy z tymi żołnierzami, swoimi przełożonymi, jako szczególnie ciężkie doświadczenie, kiedy osoby szczególnie bliskie, drogie, no, zawodzą moralnie. Ale to ale sama dawała piękny przykład, jak żyć. Księże profesorze, wspominać zgadzam się, przyszłą świętą moglibyśmy bardzo długo, z wielką przyjemnością. Wielki wzór i otucha dla nas. Jak ona wytrzymała tak ciężkie sytuacje, to my możemy dla Polski, dla Boga znieść o wiele łatwiejsze, które jak na razie no, nas trapią, są dla nas wymaganiem. Będzie dla nas wzorem i pomocą przyszła święta. Santa Subita należy wołać od dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję, księże profesorze, ksiądz profesor Dariusz Oko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Z Panem Bogiem, księże profesorze. Szczęść Boże i dobranoc Panu i wszystkim. Dobrej nocy. A już za chwilę program Pilnujmy Polski, program, którego współgospodarzem jest marszałek senior Sejmu Rzeczpospolitej Antoni Macierewicz.